futsal jest fajny, futsal jest super, futsal się broni wynikowo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu 2x20. Dzisiaj naszym gościem jest komentator Canal Plus, fan serialu Przyjaciele, miłośnik dobrego, jasnego piwa oraz ambasador futsalu na Twitterze, pan Wojciech Jagoda. Dzień dobry. Pszenicznego, dzień dobry. Właśnie, chciałbym zapytać, czy czuje pan się takim ambasadorem polskiego futsalu na Twitterze? Bo myślę, że stał się pan taką postacią obecnie. Maciek Karczyński takimi właśnie słowami przywitał mnie przed ostatnim meczem AZS-u Wilanów. Byłem trochę zaskoczony, ale skoro on mnie tak przywitał, to być może tak jestem postrzegany. Natomiast ja się po prostu dobrze bawię. Ja mam, jedni mówią, że taką zaletę, a drudzy, że taką wadę, że nie potrafię udawać. Jak coś kocham, to mówię, że kocham. Jak mi coś nie pasuje, to mówię, że jest słabe. Mam wrażenie, że gdyby moja mama gdzieś któregoś dnia pojawiła się na boisku i strasznie by kwasiła, to też by się jej dostało po głowie. Więc jeżeli jestem odbierany w pozytywny sposób jako ambasador futsalu, to najprawdopodobniej dlatego, że ten futsal mnie po prostu bardzo cieszy, bardzo dobrze bawię się pracując przy nim i takie są efekty. Właśnie, czy łatwo jest się zakochać w futsalu? Tak, absolutnie tak. Gdybyś zobaczył moją minę i minę Czarka Olbrychta, z którym najczęściej komentowałem mecze na N-Sporcie, tuż przed rozpoczęciem pierwszego wrześniowego meczu, który przyszło nam w udziale komentować, to byś zobaczył dwóch kompletnie zagubionych facetów, którzy narzekali na los, że wtedy, kiedy inni mają wolną niedzielę, bo to akurat była przerwa na reprezentację, a jak jest przerwa na reprezentację, to przy generała Sikorskiego robi się pusto i wszyscy ruszają w świat. A my przyszliśmy do pracy. I największym problemem było to, że nie za bardzo wiedzieliśmy, jak to się je, z czym to się je. W ostatniej chwili gdzieś tam sprawdzaliśmy przepisy, no i po jakimś czasie, a w zasadzie bardzo szybko, bo już w przerwie spotkania Gatta z Nojska Wola, Clearex, okazało się, że mieliśmy farta i osobie, która nas wrzuciła do grafiku, powinniśmy po prostu podziękować. Tak, pierwsze 20 minut, które było strasznie szalone, bo tam chyba Gatta odjechała na 4 do 0, pod koniec pierwszej połowy zrobiło się 1-4, ale nadal nie znając materii, myśleliśmy, że nie wiadomo, kto to wygra. Okazało się, że Sebastian Leszczak miał trochę inny punkt widzenia i to właśnie na parkiecie wygrał Clearex. Później to się trochę zmieniło, bo tam w Gatcie był zawodnik, który nie miał prawa znaleźć się w protokole. Skończyło się 5-0, tak, skończyło się walkowerem, ale futsal zyskał dwóch fanów, mnie i Czarka. Cofnijmy się zatem do wspomnianych początków, sierpień, wrzesień, nauka przepisów, ale czy jakoś jeszcze inaczej wyglądały te przygotowania? Nie wiem, może osoba Marcina Rosłonia w redakcji jakoś pomogła? Bo też pamiętam, że Krawczyk nie był Krawczykiem, tylko od razu stał się Krawcem, a to jednak już jest coś, co ma osoba, która ten futsal jednak ogląda. Mówiąc szczerze, to jakoś tak w pierwszych krokach naszej futsalowej przygody z Czarkiem na Marcina kompletnie nie trafiliśmy. To był czas tego, co ja sobie przypominam. Marcin został nowym szefem działu piłkarskiego i on miał dużo większe problemy niż niańczyć starych chłopów i pomagać im w robocie. On się zajmował raczej młodzieżą, raczej starzystami, raczej ludźmi, którzy pojawili się nowi i rozwiązywał naprawdę poważne problemy. My musieliśmy radzić sobie sami, a jeżeli chodzi o Marcina, no przypominam sobie, że na pewno zrobił chyba jeden mecz, tak mi się wydaje. Skomentował go z Rafałem Nachornym, ale nie, mówiąc szczerze, nie rozmawialiśmy o futsalu, ale przyznam się,
że jak się okazało, że z pracy przy futsalu cieszymy się nie tylko my, mężczarkiem, ale chyba się cieszą także widzowie, bo te oglądalności były zaskakująco wysokie. Ja przypominam sobie mecz Red Dragons Pniewy, Klirek z Chorzów, jakaś jedna z wielu Sobót, jeden z wielu nieatrakcyjnych momentów tej soboty i nagle gdzieś tam pomiędzy czymś a czymś pojawia się kompletnie niereklamowany, gdzieś tam tak naprawdę wydawało się, że nikt o tym nie wie mecz. Później się okazuje, że ten mecz ogląda prawie 30 tysięcy ludzi. No więc nagle się okazało, że nie tylko nam się dobrze pracuje przy tych spotkaniach, ale także ludzie to oglądają. No więc wiadomo, że każdy pracownik chciałby jakoś temu swojemu szefowi się pokazać z dobrej strony. No więc przyznam się, że od czasu do czasu wysyłałem Marcinowi SMS-y z informacją, jak duża była oglądalność kolejnych spotkań futsalu. Mając oczywiście świadomość, że Marcin musiał to wiedzieć pewno wcześniej niż ja, no ale chciałem sobie pozwolić na taką autoreklamę dyscypliny. Natomiast wydaje mi się, że jak już przyszedł moment drugiej części sezonu i wszyscy zaczęliśmy się zastanawiać, co będzie dalej, no to osobą, która pierwsza o ten futsal walczyła, czyli o przyszłość futsalu na kanale N-Sportu osobą, no to był właśnie Marcin Rosman. I on robił swoje, ale na górnych piętrach. Oglądalność zatem tak samo zaskoczyła pozytywnie, jak i sama dyscyplina. W trakcie spotkań często właśnie było nawiązywanie do pierwszego meczu Gatty z Klireksem, ale też nawiązywanie do piłki nożnej, chociażby rekord Bielsko-Biała pod Beskidzie Bielsko-Biała, że Bielsko-Biała jednocześnie płacze i cieszy się, bo futsal tak jakby dąży do tej popularności futbolu, chciałby być tak popularny. A czy jednocześnie futbol czasem nie dąży do tego, aby stać się tak atrakcyjnym jak futsal? Bo są takie pomysły, aby zmniejszyć czas rozgrywania meczów, wstrzymywać czas, wprowadzanie większej liczby zmian. Trochę to zmierza do futsalu, mam wrażenie. Futbol jest tym, czym jest, dlatego że bardzo rzadko przy nim się grzebie. Dlatego że od ponad 100 lat pojawiają się tylko jakieś kosmetyczne zmiany, więc ja bym wolał, że ci, którzy mają pomysły na zmienianie, żeby dali sobie spokój, żeby pomagali tym, którzy wychowują piłkarzy, wychowują młodych piłkarzy. Bo myślę, że bez zmiany czasu gry, bez zmiany czegokolwiek w dorosłym futbolu, jak będziemy trochę inaczej szkolili młodych piłkarzy, będziemy szkolili właśnie tak po futsalowemu, czyli na małej przestrzeni, czyli efektownie, czyli podeszwą buta, czyli z jakimś fajnym driblingiem, ze spojrzeniem rywalowi w oczy po tym, jak się coś fajnego udaje, no to na końcu będziemy mieli produkt w postaci właśnie super atrakcyjnego grania. Myślę, że jest wielu fantastycznych piłkarzy na trawiastym boisku, którzy poruszają się tak jak najlepsi poruszają się na parkiecie futsalowym. Gdy patrzy się na to, co robi Leo Messi na trawie, to można mieć wrażenie, że on robi dokładnie to samo, co robił, gdy miał 5 lat i grał gdzieś tam z kumplami w parku, ale robi też dokładnie to samo, co najlepsi futsaliści świata. Więc myślę, że bez jakichś nakazów, bez jakichś zarządzeń, w naturalny sposób to się będzie zmieniało. Mówi się dużo, że w najlepszych ligach, w najlepszych krajach, tych piłkarskich, tych trawiastych, futsal jest bardzo ważny na etapie szkolenia dzieciaków. Mówi się o tym coraz głośniej w Polsce i wydaje mi się, że czy to się komuś podoba, czy nie, to ten futsal w systemie szkolenia młodzieży pojawi się w Polsce na stałe i z tego chyba się tylko trzeba cieszyć. Przechodząc
odchodząc z naszej polskiej piłki, coraz więcej klubów stawia na futsal. Może nie jako kolejna sekcja, ale pod tą samą marką. W najbliższym sezonie będziemy mieli Piasta Gliwice, Legię Warszawa, do tego dochodzi Górnik Polkowice, który natrafia awansował teraz do pierwszej ligi. Myślę, że zaraz pewnie będzie chciał awansować Widzew Łódź, potem może Śląsk Wrocław. Co by pan powiedział na taką sobotę? Najpierw komentuje pan mecz Piast Legia na hali, a zaraz potem przy Łazienkowskiej Legia Piast. Myślę, że było to bardzo ciekawe doświadczenie. Fajna sprawa i to idzie w tym kierunku. I to idzie w tym kierunku i bardzo dobrze. Wiemy doskonale, ty to wiesz lepiej ode mnie, bo w tym futsalu jesteś trochę dłużej, jak to wygląda w Europie. Wiemy doskonale, kto walczył o czołowe lokaty teraz w końcówce sezonu Ligi Mistrzów. Nikomu nie trzeba mówić, kim jest Sporting Lizbona, Barcelona. Kim jest Barcelona, kim jest Benfica Lizbona i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tych dużych firm można by jeszcze wymienić, więc takie tradycje są. Fajnie, że to się dzieje w Polsce i chyba tylko należy się zastanowić, dlaczego tak późno. Nie wiem, w jaki sposób futsal trafił w Piaście Gliwice do tego klubu. Być może dlatego, że Gliwice to kolebka polskiego futsalu i prędzej czy później ten futsal, wiadomo co robiła Nowa chociażby, więc ten futsal musiał trafić do Piasta. Ale ja mówiąc szczerze, komentuję Ekstraklasę od sezonu 2013-2014. No i tak naprawdę o tym, że Piast Gliwice ma sekcję futsalu, dowiedziałem się dopiero gdzieś na przełomie września i października, więc to szło bardzo opornie. Myślę, że trochę też było problemu z reklamowaniem całego produktu, ale wygląda na to, że jak ruszyło, to już się tego nie zatrzyma i naprawdę tych klubów będzie bardzo dużo. Wiemy doskonale, jak Legia kochana jest w Polsce. Wiemy doskonale, jak ją wszyscy uwielbiają, jak wszyscy trzymają za nią kciuki, jak chcą, żeby wygrywała we wszystko, za co tylko się bierze. Więc mamy świadomość, że jeżeli Legia wsadziła kij w mrowisko i jest na najwyższym poziomie w Polsce, jeżeli chodzi o futsal, no to jestem przekonany, że w Poznaniu przy Bułgarskiej zadają sobie pytania, jak to, znowu oni, a gdzie my, będzie trzeba spróbować złoić im skórę także w tym obszarze, więc dobrze, że Legia, dobrze, że był ktoś pierwszy i Piast Gliwice zawsze już będzie miał wpisane, że oni byli pierwsi, będzie mógł dumnie wypinać pierś, ale też bardzo dobrze, że pojawiła się Legia, bo to zmobilizuje pozostałych, tych wszystkich, którzy Legię tak bardzo kochają. Przechodząc powoli do końca rozmowy, była wysoka oglądalność, były zwroty akcji już w pierwszym meczu. A co pan tak najbardziej zapamięta z tego sezonu? Co pana tak najbardziej zaskoczyło? Co będzie pan jeszcze wspominał w kolejnym sezonie potencjalnym? Dla mnie każdy mecz to było absolutne święto. To była radocha. Bałem się trochę, że gdy w grafiku nagle pojawi się spotkanie drużyn ze środka tabeli, to będzie nuda. Ale nic takiego nie miało miejsca. Pojawiał się jakiś mecz drużyny ósmej z dziesiątą. Wydawało się, że będzie nudno, że nie będzie ciekawie, a później znowu było fajnie. Więc generalnie dla mnie futsal, o tym też już mówiłem często, jest tak jak koszykówka. Ja jestem fanem koszykówki. Jak tylko dam radę nie zasnąć, to staram się wszystko łykać na bieżąco, jak nie, to w powtórkach o 9 rano nie można mi przeszkadzać. I dla mnie futsal jest właśnie odpowiednikiem koszykówki. Mam wrażenie, że jeszcze nikt w taki sposób na to nie patrzył, ale gdy przyjrzy się meczowi futsalu, no praktycznie tak jak w koszykówce, w każdej kolejnej akcji, dokładnie, nie, no i
już nawet nie chodzi o system grania, ale o sam sposób pracy, o to, jak to wszystko fajnie leci. No praktycznie każda akcja, tak jak w koszykówce, no tu zaczynamy pod swoim koszem, kończymy pod koszem przeciwnika i bez względu na to, czy wpadnie do kosza, czy nie, czy to będzie dwójka, trójka, czy to będzie wsad, czy jakiś wspaniały blok, no to jest o czym mówić i tak naprawdę człowiek nie zastanawia się, ile czasu jeszcze do końca, bo chce się ziewać. To samo jest w futsalu. Zaczynamy przy jednej bramce, łapie piłkę, nie wiem, Bartek Nawrat. Za pół sekundy piłka przyjmowana jest gdzieś tam przez Aleksa Wianę, który oddaje strzał broniony przez Rafała Krzyśkę. No i za chwileczkę gramy w drugą stronę. No, w jakiej grze zespołowej możemy mieć taką sytuację? Mam wrażenie, że nie byle nazwisk, ale to chodziło chyba o Kosteckiego i Rafała Krzyśkę właśnie, w którym w jednym meczu jeden zawodnik z drugim rywalizuje z 10 czy 15 razy i panowie już nie mogą na siebie patrzeć i wokół czegoś takiego możesz zbudować fantastyczną historię. No, nie zobaczysz tego, myślę, nawet na meczu piłki ręcznej, nawet na hokeju. Na futsalu to się dzieje. W futsalu też pojawiają się niespodzianki. Może nawet nie na przestrzeni całego spotkania, ale w czasie meczu. Ja pamiętam, że kiedyś komentowałem mecz AZS-u Katowice, który już wiadomo było, że spadnie. Nie wiem, czy to było z Piastem. Z rekordem grali u siebie. I pamiętam, że bardzo długo prowadzili 1-0 i tak naprawdę no, wydawało się, że będzie mecz oczywisty, a nie był. Więc generalnie nie będę szukał jednej rzeczy, która jest dla mnie w futsalu największym zaskoczeniem. Dla mnie zaskoczeniem jest cały futsal i zastanawiam się, gdzie ja do tej pory byłem, ile fajnych rzeczy straciłem, ile fajnych rzeczy mnie ominęło, ale z drugiej strony patrzę na to, że być może te wszystkie rzeczy są cały czas przede mną. Nie ukrywam, że Maciej Karczyński, który jako trener ma kilka wad, z mojego punktu widzenia, no kilka takich dość nawet dużych i pewno jak ja bym był zawodnikiem, on byłby moim trenerem, to często byśmy się ścierali. Ale Maciej Karczyński to facet z tak ogromną pasją, tak ogromną miłością do tego, co robi, że tak naprawdę, gdy człowiek bezpośrednio styka się z nim, o tym wszystkim się zapomina. I cieszę się bardzo, że w jakiś sposób my jako N-Sport, dzięki temu, że Michał Kołodziejczyk przymknął oko, mówi bawcie się, zobaczymy, co z tego będzie. Dzięki temu, że Marcin Rosłoń to wszystko fajnie z tylnego siedzenia wspierał. Dzięki temu, że Czarek Olbrych, który jest jednym z najbardziej zapracowanych ludzi w naszej redakcji, fajnie się w to zaangażował. Dzięki temu, że kilku młodszych naszych kolegów, z którymi miałem przyjemność komentować, też strasznie poważnie potraktowało ten sezon, no to wyszło to, co wyszło w ostatnim meczu rekordu ze Smokami z Pniewów. Uśmiechasz się, bo chyba jest powód do uśmiechu, bo to także twój sukces i tych wszystkich ludzi, którzy przy tym futsalu pracują. No wyszła przepiękna gala, wyszło absolutne święto. A gdy na końcu wjechał jeszcze ten puchar, bardziej atrakcyjny wizualnie niż jakikolwiek puchar, który w życiu widziałem, no to już nie trzeba było niczego więcej. Futsal jest fajny, futsal jest super, futsal się broni wynikowo, no bo wiemy, jak wysoko jest reprezentacja, wiemy, jak wysoko plasuje się
rekord, jeżeli chodzi o pozycję klubową w europejskim futsalu. Mam wrażenie, że teraz może być tylko lepiej. Jeżeli udało się przetrwać pandemię, nie tylko się nie zwijając, ale tak naprawdę się rozwijając, to co futsalowi może teraz grozić? Tylko sukces. Kończąc już, bo robi się coraz cieplej na zewnątrz, a ja co nie wejdę na Twittera, to widzę właśnie, że wypijemy jasne pszeniczne za Jana Janowskiego. Obiecałem podczas transmisji, no więc kto się ma kojarzyć z dobrym piwem, jak nie Honza Janowski. Albo właśnie za prezesa Macieja Karczyńskiego. Nie ukrywam, jestem od niedawna w Warszawie i chętnie bym spróbował, więc gdzie takiego dobrego piwa można się napić? Najlepsza włoska restauracja po prawej stronie Wisły, Szaserów 106, Il Peperoncino, z właścicielem, który jest genialnym człowiekiem, z właścicielem, który dobiera najlepsze produkty, z właścicielem, który opieprza dostawców, że źle do tego pojemnika wsadzili pizzę, bo jak pizza dojedzie do adresata, to trochę serek będzie krzywo, a on robiąc pizzę starał się, żeby było równiutko. No i do tego z fantastycznym, świeżutkim piwem, które myślę, że w takiej jednoszklankowej ilości do pizzy na trawienie nikomu nie może zaszkodzić. W takim razie Państwo już wiedzą, gdzie najlepiej pójść do Warszawy. Naszym gościem był Wojciech Jagoda. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja dziękuję. Dziękuję i jestem naprawdę szczęśliwy, że we wrześniu, na początku września ten futsal trafił właśnie na mnie i osobie, która odpowiada za grafik w Kanale Plus od zawsze, czyli od 25 lat, czyli Piotrkowi Małkowskiemu, muszę serdecznie podziękować. A my widzimy się w następnym odcinku 2x20. Zapraszam.